na farmie dyń. Gdzie jesteśmy? Na drodze do Powsina. Trafiłyśmy najpierw na jakiś fail, gdzie nawet nie było parkingu. Ale ogólnie, słuchajcie, 28 zł za wejście. Nawet za dziecko. Ale fajnie. Mnie się podoba. Wow, patrz jak cię wącha, zobacz. Wow. Śliczne, co? Poczekaj, nie bój się tylko, tak? Ojoj! Poślijmy się zonką! Oj, jakie głodne! Jakie głodne! Trzymaj, bierz trawkę! O Jezu, dawaj im, daj mu trawkę! Te to głodne są! Patrz jak ci na ten syna! Zobacz, ale ma ząbki. Boi się, bo jakie ma ząbki. Chodź, nie bój się. Chodź, jaka tu malutka. Chodź, alpaka. Gdzieś? Jak już mówiłyśmy, i najpierw po drodze było bardzo dużo miejsc takich petitków, ale fajnie jest, tylko tak mało dyń. No i że trzeba płacić za to, wiecie, jak idziecie sami, 28 zł to może ok, ale jak większą grupą, to tak trochę niezły hajs na pochodzenie przy dyniach i badylach. Schodzimy? Poczekaj, ja cię zostawię. O Paciu, no, chcesz pojeździć w taczce tu? Chcesz tu pojeździć? No chodź. Jeśli można, nikomu nie zajmować. Fajnie? Jesteśmy w domu. Luna jest głośna i zabieramy się za robienie szybkiej zupki dyniowej po takiej farmie dyniowej, zawsze spoko. My dziś robimy na rosołku, rosołek już mamy. Oczyszczamy dynię ze środka, obieramy i kroimy na kawałeczki. Dynię idziemy wrzucić do rosołu, gdzie będzie się gotować. Mamy tutaj gorący rosół i teraz wrzucamy dyńkę. Będzie zupka treściwsza. I teraz nastawiamy rosół na ponowne gotowanie. I jak dynia będzie miękka, to będzie można zupkę blendować. Więc teraz tak pewnie z 15-20 minut i myślę, że będzie mięciutka dynia. Obserwujemy. Dynia nam się już gotuje w rosole, już prawie się robi mięciutka. W międzyczasie zrobimy jeszcze grzanki do zupy dyniowej. Czyli mamy zwyczajny chlebek tostowy. Ja go wrzucę do tostera i później zobaczycie, co dalej. Będzie szybciej, jak przetostujemy je zanim na patelnię taki surowy. W międzyczasie rozpuszczamy masełko na patelni, które będzie nam potrzebne do grzanek.
zmielony chlebek będziemy kroić w kosteczkę, ale najpierw jeden ząbek czosnku. Obieramy. Na patelnię ścieramy ząbek czosnku do masełka. Pamiętajcie, żeby masło nie było w zbyt wysokiej temperaturze, żeby nam się czosnek nie zaczął palić. No i masełko też, żeby nam się nie paliło. Kroimy grzanki w kosteczkę. Patrzcie, jak ładnie się już delikatnie zbrązowił, to jest idealny punkt. Zmniejszamy troszkę ogień, solimy masełko. Dosyć sporo, bo to na grzanki będzie. I teraz do tego możemy szybko wrzucić grzanki. Teraz mieszamy grzanki. One już są chrupiące, bo właśnie był ten szybki myk z tostetkiem. I teraz je po prostu dosmaczamy i mieszamy z masełkiem, czosnkiem i solą. Sprawdzamy, czy dyńka się już ugotowała. O, jest. Patrzcie, już mięciutka. Także możemy tutaj dodać sól, gałkę muszkatołową. Więc doprawimy szybko i będziemy miksować już doprawioną. Dobra, to teraz dodajmy gałkę muszkatołową. Pewnie to będzie z pół łyżeczki, raczej troszkę mniej, ale tak mniej więcej pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Możecie dodać sobie już tą w proszku mieloną gotową, jak nie macie świeżej. No, solimy. Solimy. I dodamy jeszcze trochę czosnku suszonego. Tak, szczyptę, żeby delikatnie był posmak czosnkowy. Jak dla kogoś to było dużo, to pardon, ja do wszystkiego daję czosnek, więc... imbir też tak ze szczyptę, żeby była taka rozgrzewająca, fajna, to był ten imbir. I trochę papryki wędzonej słodkiej, dosłownie też delikatnie do posmaku. Także teraz przelewamy trochę rosołu, trochę dyni do miksera, blendera. Jak macie taki ręczny, to tym też bez problemu sobie zmielicie. Ja wolę tym. Tutaj wyławiam sobie resztę dyni ugotowanej, bo tutaj do tego rosołu, bo nie będę całego blendować, będę przelewać już takie te rzeczy, które mam zblendowane. Więc tutaj wyławiamy warzywki, dynie. Pierwszą porcyjkę zblendowaną przelewamy już do rosołu. Resztę dyńki przelewamy i blendujemy tak samo. Do zupki dodamy jeszcze świeży czosnek, bo stwierdziłam, że jest taka jakaś za mało aromatyczna, bo na jesień musimy przyjść, super zupkę się rozgrzać, dlatego będą aromatyczne grzanki. Do tego starłam jeszcze w międzyczasie ser żółty lub jakikolwiek sobie chcecie dodać, możecie dodać. No i jeszcze dokroiłam dynię, bo skroiłam połówkę, ale za rzadka wyszła mi ta zupka, więc jeszcze dogotowujemy dynię, improwizujemy i później ponownie to zblendujemy, także jeszcze kolejne 15 minut poczekamy. Więc będzie taka bardziej aromatyczna ze świeżym czosnkiem jeszcze. Nalewamy gotową zupkę. Dobra, na koniec dajemy ser żółty, bo każda zupa dyniowa i zimowa jest najpyszniejsza, jak się ciągnie pyszny serek roztopiony. Na górę dajemy grzanki, które robiliśmy wcześniej. Pieprzu. Oczywiście oliwy z oliwek.
polewamy i dajemy świeży tymianek do smaku i ozdoby. Także subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę i kontynuujemy serię cozy jesienną. I ten odcinek był bardzo jesienny, bo farma dyniowa, króliczki. Myślę tam pojechać, ale 28 zł za osobę. Także jemy, bo jesteśmy zmęczeni trochę po tej farmie dyniowej. I smacznego, róbcie takie zupki, bo jest sezon na dyńkę. Dzięki za oglądanie. Buziaki!